Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Etherlords. Ostatnio graliśmy na poziomie 4 zasobów i zagraliśmy chaotykami i syntezytami. Zobaczyliśmy talię orków, zobaczyliśmy gazy. Teraz będziemy grać pozostałymi dwoma taliami. Już ostatnio omawiałem wszystkie talie, więc nie będę tego robił jeszcze raz. Po prostu wybierzemy którąś z tych talii i zagramy. Możemy zacząć na przykład od roju pszczół. Zagramy sobie powiedzmy nią. I zagramy na orków. Tym razem zobaczymy, jak nam pójdzie. Babka kontra babka. Niech będzie, zaczynamy. Przypomnę tylko, że... A może najpierw nie będę przypominał, tylko zobaczymy, co mamy na ręce startowej. Dominacja, moc i wytrzymałość wszystkich strzelanych istot wzrastają 1 punkt. Mamy 3 pszczoły robotnice 0 na 1, latanie, moc wszystkich pszczół wzrastają 1 punkt i pszczoła robotnica umiera po zadaniu jakichkolwiek ran przeciwnikowi. No i natchnienia 2, moc i wytrzymałość zaklętej istoty zostało 4 punkty do końca tury. Dobra, to jest nasza ręka startowa, tak więc zaczniemy oczywiście od pszczoły. Chciałem przypomnieć mniej więcej, co tutaj się działo w tej talii. Mieliśmy pszczoły właśnie głównie takie, które giną po zadaniu jakichkolwiek ran przeciwnikowi, tylko matka roju chyba, bo jakoś tak się nazywała, ona może rodzić pszczoły robotnice, które mogły atakować co turę. No i głównie chodzi o to, żebyśmy mieli jak najwięcej pszczół, dopakowali je i później pewnie, tak podejrzewam, że tak zrobimy, zabić przeciwnika w jednej turze wszystkim. O ile nam oczywiście nie zabije tych wszystkich pszczół, a to dość prawdopodobne. Chaotycy mają orków. Ork szaman za odpoczynek może dać jeden kwant eteru. Tak więc tamci orkowie, graliśmy nimi ostatnio. One się wzmacniają wszystkie nawzajem. Przyzwiemy dwie kolejne pszczoły. I na razie tyle. Nie będziemy na razie zużywać przypływu eteru. O, tak właśnie podejrzewałem, płomieniste wiatry, tak więc będziemy mieli przechlapane na nią. Ale może nam się jeszcze uda. To nic nie jest stosowane. Mamy królową pszczół. Moc i wytrzymałość wszystkich pszczół zostaje 1 punkt i też ona umiera. Dobra. Na razie pobzyka sam sobie tam za plecami, nie będziemy nią atakować. Wojownik orków. Przez niego wszyscy orkowie mają berserk atakująco turę. I jeszcze dostają moc i wytrzymałość o 1 zwiększoną. Dobra. Przyjmiemy kolejne te 2 obrażenia. No ale zadziałała mu specjalizacja, odrzucająca mi kartę z ręki. A mi zadziałało wskrzeszenie. I bardzo dobrze. Z cmentarzyska dostaliśmy do ręki naszą pszczółkę. Przyda nam się to. Koniecznie musimy puścić dominację. Moc i wytrzymałość wszystkich przyniesionych istot zostaje 1 punkt. Trudniej będzie mu zabić wszystkie pszczoły. Chociaż chyba niewystarczająco trudno, bo to tam kosztowało za x eteru, x obrażeń, plus jeden eter. Tak więc skoro ma 5 kanałów, to i tak będzie w stanie nam zabić te pszczółki. Na razie jeszcze nie atakuje, może nie zginął. Skoro starsze orków, to na pewno nie zginął. Orkowie zyskali aktywność, ale dla nas to nie robi żadnej różnicy, i tak nasze pszczoły latają. Dobra. Przyjmiemy to jeszcze. A w sumie niepotrzebnie tego orka mogłem zablokować, ale nie pomyślałem. Za szybko zadziałałem. Dobra. Mogłem mu zabić tego orka. A równie dobrze mogę to zabić w następnej turze. Mamy 3 przypływy eteru, które nic nam nie dadzą. Kończymy. Jeszcze jeden starczy orków, a my nie mamy jak tego zabić. Dobra, teraz już nie robimy tego błędu. Tak się zastanawiam, czy nie zabić mu tego orka. Ale chyba się jeszcze z tym wstrzymamy. Mogłaby nam jeszcze specjalizacja zadziałać. Dobra, jest już nieprzyjemnie dosyć. 9 życia mamy.
I mamy jedną pszczołę robotnicę. Dość biednie. No i właściwie musimy... dość nieprzyjemnie. Będziemy musieli je poświęcić. No dobra. Jeśli jeszcze nie zginął. Gwardzista. Jeszcze jeden gwardzista, czyli już właściwie po nas. Co mu najlepiej zabić? Tego nie. Tego mu zatłuczem. Nie za... O Jezu. Ale dobra, on przeżyje, bo ma 5. Jednego tego. Tylko wszystkie pszczoły nam zginą. I tak zginęmy to. W sumie jaka to różnica. Zginą nam, bo ta pszczoła daje moc i wytrzymałość. Większą o 1, tak więc jak to jest na 1, to zginie. 2 na 0. Bzyk. Przegraliśmy to z tego powodu. Przegraliśmy, bo... on ma płomieniste wiatry. Był w stanie nam zabić wszystkie pszczółki. My nie mamy żadnej odpowiedzi, żeby zabić wszystkich orków. Niestety. Dobra. Orkowie byli silni dla nas. Zagramy paploczami. Też na orków niech będzie. Zaczniemy od wrodzi atmosfery. Niech odpoczywają przeciwne stwory tyle dłużej przed wejściem do gry. My już możemy przyzwać dwóch paplaczy. Jeśli chodzi o paplacze, to one były nieblokowalne i po jednej turze po ataku już odpoczywały. Nie, już nie wstawały więcej. Mamy tutaj kondensacja powietrza, wszystkie istoty z zdolnością latania nie są gotowe do ataku. Mamy powódź, wszystkie istoty bez umiejętności latania są gotowe do ataku i to właśnie puścimy. Będą wchodzić wypoczęte, będą odpoczywać turę, już nie wstaną więcej właśnie przez tą powódź. Dobra, możemy atakować. Myślę, że całkiem dobrze nam to wyszło. Za chwilę nam się przyda jakieś odwołanie większe, odwołamy sobie te paplacze, przyzwiemy je od nowa. Mamy pych. No oni są 4 na 1, działają tak samo, tylko jeszcze kradną jeden, znaczy kradną, może nie kradną, ale przeciwnik musi odrzucić jedną kartę z ręki. To jest świetne właśnie połączenie. Dzięki temu, że istoty wchodzą do gry wypoczęte, czyli odpoczywają, i właśnie dzięki temu, że nie wstają po odpoczynku przez tą powódź, to jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji. Jeśli on tymi orkami, ona, nie będzie miała żadnego zdjęcia zaklęcia, to wygramy to bez problemu. Kanik. Pięknie, odwołamy wszystko, ale jeszcze nie teraz. Najpierw zaatakujemy tym paploczem. Nie ma co go marnować. Za chwilę zrzucimy wszystkie istoty z gry do ręki władcy. Przyzwiemy od nowa te wszystkie paplacze, one wstaną. Ona może tylko wzmacniać śpiących orków. Muśnięcie płomienia. Usunęła wrogą atmosferę. Już jej stał ten ork, ale puścimy to znowu. I znowu to mamy, teraz możemy odczarować pięknie. Odczarować, zrzucić do ręki. Co sobie zrzucimy? Zrzucimy sobie tego. I zrzucimy sobie bandę paplaczy. Hopsa.
Jak widać, talia kinetyków jest bardzo kontrolna. Mamy totalną kontrolę nad przeciwnikiem, on niestety nic nie może zrobić. A dla nas właściwie stety. Dobra, możemy przyzwać wszystkich poplaczy. I atakujemy. Bardzo ładnie nam idzie. Kolejne 7 życia w następnej turze. A nie, nawet jeszcze więcej, 10. Kolejny paplacz przyzwany i kolejnymi atakujemy. No, bardzo prosta właściwie bitwa. Drodzy orki właśnie mają sen zimowy na pustyni. To jest bardzo fajne połączenie w sumie, bo tak samo moglibyśmy zrobić z pszczółkami. Zamiast powodzi puścilibyśmy kondensację powietrza i również one by nie były gotowe do ataku. Odpoczywałyby ciągle. Zaatakujemy. No i super, ostatni paplacz 2 na 1. I w następnej turze wygramy. Już nic nie będziemy zwracać do ręki, nie będziemy tego przedłużać. Kończymy. Dobra. Bardzo ładnie nam poszło paplaczami. Zagramy jeszcze rojem pszczół, damy jeszcze jedną szansę im. Zagramy na gazy. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Przypomnę tylko. Za 1-3 eteru to super, dwie pszczoły przyzwiemy. Przypomnę tylko, jak działają gazy. Gazy mają gazy, które osłabiają wytrzymałość i moc wszystkich istot i mechozaury, które są odporne na te gazy. No, ten gaz to wykańczające dla nas. Właściwie to... Nie wiem, czy my czasem właśnie nie... Ostatnio nie graliśmy gazami na pszczoły, że nam tak dobrze poszło. Ukradł nam jeden kanał eteru. Właściwie zniszczył. Dobrze, nic nie możemy zrobić. Kończymy. Jeszcze jeden kanał eteru nam ukradł. On już ma 6, my dalej mamy 2. Trochę beznadziejna sytuacja. Nie mamy po co zakupowywać eteru. Pszczoła robotnica będzie 1 na 2. Czyli dalej nie przeżyje, nie ma po co jej rzucać. Matka pszczół nie atakuje, latanie, regeneracja 2. Wszystkie pszczoły zyskują pierwsze uderzenie. Wszystkie pszczoły ogarnia berserk. Po kolejnej fazie ataku ich władcy, kiedy umiera pszczoła matka. Ona jest 0 na 2. Właściwie 0 na 3. Ale ta pszczoła robotnica dalej będzie. 1 na 2. Troszkę niedobrze. Ale może jakby się nam jeszcze jedna dominacja wylosowała. Na razie sobie ją przyzwiemy, bo ona nam nie zginie. Kolejny.
kolejny kanał Eteru nam zniszczył. Niestety będziemy musieli przyjąć... Nie, tylko nie gaz szaleństwa. Nie ma wytrzymałości, będzie ginąć. Musimy przyjąć te obrażenia. No nie, nie, nie damy rady wygrać. Dwa natchnienia, to jest 4, 8. Regeneracja zadziałała, mieliśmy eter. Za 9 życia, jak mu odejmiemy, dalej nam to niewiele pomoże. Moc też nam niewiele pomoże, te pszczoły wzmacniają sobie tylko moc nawzajem, ale wytrzymałość dalej będą miały zerową. I to dla nas źle. Możemy przyzwać pszczołę robotnicę, nie, wojowniczkę, 1 na 1. Ona zginie. Tego dziada też nie zablokujemy. Dobrze, przegraliśmy to. Hops. I zginęliśmy. Właściwie nie wiem, dlaczego już zginęliśmy. No ale zginęliśmy. Dobrze, myślę, że nie ma sensu dalej próbować rojem pszczół na gazy, bo to nie będzie możliwe do wygrania, chyba że nam się lepiej wylosują karty, ale to musielibyśmy w kółko zaczynać. Dobrze, myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. Następnym razem chyba jeszcze zostaniemy... na tym poziomie zasobów i spróbujemy zagrać gazy na orków i paplacze na rój pszczół, bo tak jeszcze żeśmy chyba nie próbowali. Na to wygląda. Dobrze, tymczasem dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, do zostawienia łapki w górę. Zapraszam na Facebooka, na stronę. A tymczasem się z wami żegnam. Na razie.